opowiadają się za tym, że to była wina Niemiec za Holokaust. Nie musi się opowiadać. Jednoznacznie, że to była wina Niemiec. Że to była wina Niemiec. Niemcy się opowiadają, że to była wina Niemiec. Politycy mają takie swoje bardzo schematyczne myślenie. Znaczy, są tacy urzędnicy, którzy tworzą tak zwaną agendę rzeczy, które druga strona musi usłyszeć. Czyli tutaj tak, bo Angela powiedziała, że Niemcy są inni. Miała rację. Trochę przypominał jednak styl Timmermansa czy Junckera. Angela powiedziała, że to Niemcy winni, prawda? Które można razem robić, więc tutaj oczywiście usłyszeliśmy. Gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. I proszę z nami. Wpłynięcia przez rząd federalny na kuratoria landowe, żeby... Radio obrotowe, radio ruchome, proszę państwa. No i właśnie tak uznano, że ostatnimi czasy warto Polakom mówić coś przyjemnego, czyli przypominać, że to Niemcy byli głównym architektem i wykonawcą Holokaustu, co jest oczywiście miłe. Że Niemcy byli główną przyczyną Holokaustu. Pani premier kanclerz dostała taką listę rzeczy i po prostu dosyć mechanicznie ją odczytała. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Reklama. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegających woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. To. Zanim oni pokończą to reklamy, to... Zapraszam. To 100 lat minie, przez to państwo, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę z nami, proszę z nami. Proszę z nami. Radio Concita, to KFM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Polskie Radio 24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 17. Tak. W Zeusa wierzą. Czas na informację dnia. Premier Morawiecki w Berlinie o zagrożeniu ze strony Rosji i gazociągu Nord Stream 2. Nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. Starosta Włodzisławia wnioskuje o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Klif w Orłowie nadal będzie się osuwał, ostrzegają specjaliści. Klif będzie się osuwał tak jak osuwał się w przeszłości. Jest to spowodowane procesami naturalnymi. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zarzucił Rosji prowadzenie hybrydowej agresji przeciwko krajom Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym. W wystąpieniu podczas konferencji Kerber Global Leaders Dialogue w Berlinie szef rządu przypomniał, że prezydent Rosji Władimir Putin zaatakował Gruzję i Ukrainę. Dodał, że Rosja jest źródłem hybrydowej agresji, której ofiarą mogły paść Stany Zjednoczone, a także Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Morawiecki podkreślił, że problem Rosji nie jest sprawą poszczególnych państw. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musimy się zmierzyć. Jestem wdzięczny kanclerz Angeli Merkel za jej dobre zrozumienie tego problemu w kontekście sankcji. Premier Morawiecki dodał jednak, że ma zastrzeżenia do niemieckiej polityki wobec gazociągu Nord Stream 2. Budowa tego rurociągu spowodowałaby bowiem odcięcie Ukrainy od dostaw gazu ziemnego z Rosji i, jak się wyraził, oddanie jej w ręce Władimira Putina. W sprawie Nord Stream 2 polskie i niemieckie stanowiska są rozbieżne, mówił premier. Nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. No, wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby ten gaz był przestał płynąć przez Ukrainę, że dalej te
ten tranzyt musi być również wykorzystywany. Szef rządu zaprosił Angelę Merkel na obchody stulecia niepodległości Polski. Rozmawiał z nią też o polityce obronnej, Brexicie i kwestiach historycznych, w tym o Holokauście. Kanclerz podkreśliła, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za tamte wydarzenia. Starosta Wodzisławski wysłał wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie uczestniczyli w ubiegłym roku w Wodzisławskim Lesie w obchodach rocznicy urodzin Hitlera. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Emilia Kosałka-Pasja. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, gdyż wytłumaczenie organizacji Duma i Nowoczesność co do działań propagujących nazizm nie było przekonujące. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Prawników Gliwickiego Sądu za propagowanie faszyzmu innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od wniosku starosty Wodzisławskiego, na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, Gliwicka prokuratura analizuje kwestię delegalizacji stowarzyszenia. Sprawa jest przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego dotyczącego prawa o stowarzyszeniach. Jacek Wilk zrezygnował z członkostwa w klubie Kukiz 15. Polityk przeszedł do Partii Wolność. Janusza Korwin-Mikkego, poseł, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że chce, by jego odejście odbyło się w elegancki sposób. Ja nie chcę tego jakoś roztrząsać, bo liczę na takie, jak samotne, że tak powiem, takie osobne rozwód i koleżeńską separację z klasą, więc ja akurat troszkę pochłoną wizję polityki uprawiania i pewien inny styl, więc się konsekwentnie trzymał i liczę też na podobne podejście moich kolegów. Kilka dni temu Jacek Wilk został zawieszony w prawach członka klubu Kukiz 15. Poseł miał nie oddać pożyczki, która została zaciągnięta z partyjnego depozytu. Klif w Orłowie nadal będzie się usuwał, ostrzegają specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni. Wczoraj około 1000 ton ziemi spadło na plażę na szerokości 40 metrów. Podobna sytuacja mogła się powtórzyć w najbliższej przyszłości, mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego. Klif będzie się usuwał, tak jak usuwał się w przeszłości. Jest to spowodowane procesami naturalnymi. Za sobą mamy pogodę mocną sztormową, ale odbywały klif, więc tutaj no, nie ma co doszukiwać się jakichś rzeczy nienaturalnych. Są to wszystko procesy naturalne. Część klifu usunęła się wczoraj wczesnym popołudniem. Na miejscu pracowała dysponująca m.in. wyszkolonymi psami specjalistyczna grupa poszukiwawcza ratownicza z Gdańska. Sprawdzała, czy pod zwałami ziemi nie ma ludzi. Na miejscu osuwiska pracowało 7 zastępów straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami słabo popada śnieg, początkowo także marznąca mrzawka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, głównie na wybrzeżu i Pomorzu oraz w centrum, słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach południowo-wschodnich oraz na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od minus 6 stopni na południu do 0 na przeważającym obszarze i 2 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni. Polskie Radio 24. Kurwa dziady tutaj chce te pioseneczki swoje. Jopa i uważa mać. Takie ciemne dziady. Nie mają nic do zaoferowania, a ci reklamę tu puszczają, no. Dziadostwo. Prawo i sprawiedliwość. W tej frakcji w tej chwili jest, która jest w rządzie, jest Zbigniew Ziobro. Na ile będzie otwierała kolejne fronty? Ja mam dwie rzeczy jeszcze chciał powiedzieć. Jedna dla mnie ważna z kolei to była kwestia współpracy dotyczącej cyberbezpieczeństwa. I ona się pojawia nie tylko w kontekście wojskowym, ale także medialnym. Czyli i to o tym też będzie mowa w Monachium dość mocno, dlatego że to jest kwestia relacji Unii Europejskiej z Rosją. No, wiemy o tym, że Rosja jest źródłem fake newsów i stara się wpływać czy na wyniki wyborcze poprzez, tak jak w Stanach było, czy przez fake newsy, czy przez mikrotargetowania. I to jest istotna rzecz, na ile będzie w stanie Polska, a to zależy w dużym stopniu od możliwości, to znaczy już mamy sygnały, że na przykład rząd się wycofuje z tego projektu repolonizacyjnego, czy są takie zapowiedzi, czyli widać, że ja mam taką nadzieję, że to są takie sygnały, że rząd, rozumiejąc zewnętrzne też zagrożenia spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Rosji, rozumie też, że musi
zacząć prowadzić inną politykę współpracy z mediami. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. I to budzi nadzieję tutaj też na naszym rodzimym podwórku, że może z mediami jakoś lepiej będzie rząd współpracował. A druga rzecz jest taka, że... No Boże, 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 ktoś tu idzie, no. ...cyberbezpieczeństwem, że pan premier Morawiecki trochę nie zaszczył. No, pana słucham. Awantury, ale to znowu jest kwestia współpracy z mediami. No ciemno się zrobiło, ciemno, tu jeszcze pracują, już powinni do domu pójść. Jeszcze się dzieje dużo, 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 dużo. Po 89, po 90 roku. Nie ma załagi, to dopiero może gdzieś przy poniedziałku. Przy poniedziałku będzie, tak. Zdarzyło 25 lat temu. Tak, będą. Ten po prostu Tobiasz się zgadza, nawet mówi, że może ten Rysio by do roboty się wziął, to by sobie coś zarobił, bo powiedział, żeby ten Rysio poszukał za skórniaków troszeczkę po kieszeniach, bo jak nie ma tych pieniędzy, mówił ten Rysio, kazał przekazać, że chodzi po centralnym, no i zbiera, a to mówi, że powinien tam, że skórniaki ma jakieś w puszkach, na pewno ma. Nie, to Rysiek mi tak powiedział, że jak będziesz rozmawiać z tym Tobiaszem, to powiedz, że Rysio chodzi po centralnym. Tak kwestia rzeczywiście była. Nie, to wiesz, pożartowaliśmy z tym, co ja mówię, a jak tam te pracowniczki, co była? On mówi, że nie chcę ich tam znać, już nie ma żadnych pracowniczek, bo go dzięki. No. Także ten Tobiasz lubi żartować trochę, śmieszny człowiek. Myślę, że w mediach niemieckich Nord Stream 2... Tak. Konkretnie 20. Dlatego, że w Niemczech jest ogólne przeświadczenie, że ten projekt zostanie dokończony. Tym bardziej, że jest przeświadczenie, że jest to projekt gospodarczy, nie ma tu żadnego... Tak jest. I tutaj Niemcy nie... Dobrze. Pobudziło jakąś głębszą dyskusję. No ja się tu staram, zaraz tu ich powyganiam, to będzie takie, wiesz... Ten kowboj tu chce, żeby tu Rysio jemu pilnował te jakieś wibratory, tu jakiś wibrator zostawił, ja mówię, to już nie ma tej Grabowskiej, to nikt ten wibrator nie ukradnie, a jak ukradnie, to nikt sobie sam pilnuje, bo Rysio powiedział, to nic nie będzie pilnował. Taki groźny. No. A można być trochę życzliwą osobą, no dobra, no mniejsza o większość. Tego samego no dobra, miłego wieczoru. Żadna dywersyfikacja. No. Natomiast to jest w polskich mediach na pewno ten temat będzie ważny, bo z polskiego punktu widzenia i też takiej geopolityki tutaj ominięcia Ukrainy, wyłączenia i jakby z tego systemu gazowego tak naprawdę, dla Polski to jest bardzo ważne, no, czy granica z Rosją będzie daleko czy blisko, to jest istotne. Ja chciałem zapytać jeszcze o kwestię taką, bo tutaj został poruszony temat praworządności i jak to będzie odbierane w Polsce i tak dalej, ale u nas jest takie przeświadczenie, że skoro jesteśmy skonfliktowani z Komisją Europejską, a skoro Komisja Europejska to Unia Europejska jest zarządzana przez Niemców, to z Niemcami rozmawiamy dokładnie na tym samym poziomie. Czy to była ta sama forma rozmów, jakie macie panowie wrażenie po tym dzisiejszym spotkaniu, bo wydaje się, że to nie jest ten sam poziom emocji, co polski rząd kontra Komisja Europejska, polski rząd kontra, te słowo kontra proszę wziąć w duży cudzysłów, kontra rząd niemiecki. Jakub Jałowiczek. Nie, no tutaj rząd niemiecki zdecydowanie jest tym dobrym policjantem i emocje są tutaj mniejsze, natomiast Niemcy wcześniej wyraźnie dali do zrozumienia, że oni popierają Komisję Europejską w tych działaniach przeciwko Polsce, jakie podjęli. To myślę, że akurat sprawa praworządności, jakkolwiek jest komentowana, to przeciętnie obchodzi i Komisję Europejską, i Berlin. Podstawowa kwestia to jest Nord Stream, no i też, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, kwestia migracji. Niemcy niby trochę wycofują się ze swojej polityki, przynajmniej jeśli chodzi o pewne deklaracje, ale tak na dobrą sprawę w przeważającej mierze tę politykę kontynuują i cały czas jest nacisk na to, żeby Polska brała udział w tej przymusowej relokacji, która co prawda właściwie już się skończyła, ale w ciągu paru miesięcy ma być przedstawiona jakaś nowa polityka. No i bardzo istotną kwestią jest to, jak ta polityka ma właściwie wyglądać. Więc myślę, że to są kwestie znacznie bardziej istotne niż reforma sądów, która przeciętnego Niemca czy rząd niemiecki w gruncie rzeczy niespecjalnie obchodzi. Nie jest to coś, co na niemieckie interesy w jakiś sposób konkretny wpływa. No wpływa bardzo. Dlatego, że to
jurysdykcja polskich sądów obejmie wszystkie inwestycje niemieckie w Polsce. To jest kwestia zagrożenia inwestycji w Polsce niemieckich. Dlatego, że sądy, które będą działały pod dyktando prokuratury, czyli będą nadzorowane przez prokuratora generalnego, zagrażają całemu niezależnemu sądownictwu gospodarczemu, a Niemcy są, przypomnę, największym inwestorem w Polsce. Więc to widać na przykład po tych danych, jakie jest wystudzenie inwestycji zagranicznych w Polsce. Ja nie mówię, że to z powodu reformy sądów? Między innymi też. Znaczy, te analizy biznesowe, które pokazują atrakcyjność inwestycyjną krajów, wszystkie, robione przez rozmaite firmy konsultingowe czy Bank Światowy, jednym z parametrów jest zawsze otoczenie prawne funkcjonowania w danym kraju. No tak, to te właśnie dane, które wskazywały, że w Polsce, to już sprzed mniej więcej 10 lat wskazywały na to, że w Polsce średnio co piąta inwestycja nie dochodzi do skutku ze względu na zagrożenie korupcyjne. I kiedy wtedy walkę z korupcją i na przykład tworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego pokazywano jako dowód na to, że w Polsce łamane jest państwo prawa, praktyka okazała się dokładnie odwrotna. No, nie zmienia to faktu, że podłączenie bezpośrednio wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa pod prokuratora generalnego, który ma mianować pośrednio sędziów, jest niewątpliwie jeszcze pogorszeniem tej sytuacji. Więc jeżeli ona była niedobra, to nie polepszy się. I z punktu widzenia w rankingach, więc atrakcyjność... Ja patrzę też na fakty, a nie tylko na jakieś przewidywania. Mamy dramatyczny spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Rok do roku jest bardzo duży spadek, zeszły rok jest fatalny wynik i pomimo tego, to oczywiście jest bardzo złożony proces, dlatego że to nie jest kwestia tylko otoczenia prawnego, ale wielu elementów, ale inwestycje ewidentnie nam uciekają. To mówię o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, nie mówię o rozbudowywaniu się biznesów zagranicznych, które już w Polsce istnieją, czyli w takim organicznym wzroście, natomiast o bezpośrednich inwestycjach nowych ich po prostu jest jak na lekarstwo, a premier Morawiecki zapowiadał, że będzie chciał powalczyć o te inwestycje zagraniczne, chociaż z drugiej strony też mówił, że inwestycje zagraniczne powodują też wypływ dywidendy za granicę, więc też tu nie ma jasnego komunikatu ze strony rządu. No proszę zwrócić uwagę na media, no cały ten pomysł repolonizacji, no to było też, gdzie też są duże niemieckie inwestycje w media w Polsce, to był właśnie pomysł pokazywania, że te inwestycje muszą wycofać się z Polski. Więc tutaj kwestia praworządności myślę, że jest istotna na poziomie polityków i analityków. Obywatela niemieckiego pewnie to, tu się zgadzam, że obywatela niemieckiego pewnie to mało interesuje na poziomie takim codziennym. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że trochę się nie zgodzić, że Unia Europejska jest zarządzana przez Niemców, bo w ostatnich tygodniach no jednak wychodzi na to, że bardziej przez Francję. I ta siła rosnąca Francji ze względu w dużym stopniu na wewnętrzne problemy Niemiec. Ale... tylko dwa sprostowania. Pierwsze, powiedziałem, że istnieje takie medialne przeświadczenie i dlatego chciałem to powiedzieć. A druga rzecz, być może to że Francja jest liderem, wynikało z tego, że przez długi, długi czas nie było rządu niemieckiego, który dopiero teraz się formuje. Oczywiście. To tak jak powiedziałem, no, osłabienie tej pozycji Angeli Merkel w Niemczech i nie wiadomo było, czy w ogóle będzie kanclerzem nadal. No i też dość wizjonerskie podejście prezydenta Macrona i pewne propozycje położone na stole dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. I jeszcze na koniec, przepraszam, bo tak się rozgadałem, ale na koniec jeszcze chcę powiedzieć a propos tej polityki migracyjnej. Też się zgadzam, że to jest ewidentnie temat, który będzie wracał. Bardzo ciekawe są ostatnie dane o tym, że Polska zaczęła próbować pokazywać, że przyjmujemy migrantów, bo zaczęto znacznie więcej ochrony uzupełniającej czy statusów uchodźczych nadawać obywatelom ukraińskim pochodzącym z Donbasu, ale to na przykład się nie przekłada na rzeczywistych uchodźców z Czeczenii czy z Kaukazu. Więc to jest bardzo ciekawe, że rząd próbuje zbudować liczbę migrantów, przyznając ochronę w Polsce Ukraińcom, którzy są z terenów
objętych wojną, czy z Krymu, czy okupowanego Krymu, czy z Donbasu. Nie zmienia to jednak faktu. Ja myślę, że w tym roku już zaczniemy przyjmować uchodźców, dlatego że Polska jest krajem... Muszę tutaj dbać o czas, przypominam tylko. Tak, Polska jest krajem katolickim. To jest taki jakby najprostsza rzecz. I zawsze był krajem, który przyjmował innych. My staliśmy się takim monolitem nieufnym od czasu tak naprawdę II wojny światowej i komunizm gdzieś to w nas budował. Nie, no przepraszam, akurat jeśli chodzi o uchodźców czy imigrantów, to tutaj obawy nie wynikają z II wojny światowej czy komunizmu, ale bezpośredniego zagrożenia, jakie obserwujemy na ulicach miast francuskich, belgijskich, niemieckich i tak dalej. Dlatego akurat no tak, zobaczymy, co będzie, ale mogę się założyć o dowolną sumę, że tutaj polityka rządu polskiego się nie zmieni, dlatego że nie ma w tej chwili powodu, żeby nagle zaczynać płacić za politykę, którą zapoczątkowali Niemcy i którzy ściągnęli problem i na siebie, i na Włochów na przykład, którzy są teraz pozostawieni sami sobie i na Hiszpanów. Wojnę w Syrii? Czy wiosnę arabską? Nie, oni zaczęli arabską politykę Herzlich-Willkommen. Nie, ale no bez przesady. To jest no nie, tak, no że... ludzie z Gany albo z Togo, którzy przyjeżdżają do Niemiec, nie mają nic wspólnego z wojną w Syrii. Ale w Syrii jest wojna. I w Syrii są ludzie, w tej chwili są dywanowe naloty, 1000 osób zginęło przedwczoraj w wyniku nalotów. I są naprawdę potrzebujący ludzie, uciekinierzy. Ja rozumiem, że tam to, co mówi sobie papież czy biskupi, to jest umiarkowanie istotne dla większości obywateli, bo to są tylko słowa. Ale to jest tak, że są naprawdę ludzie pod kulami. Ale my nie zaprzeczamy tam, nie przeczy temu, że rzeczywiście są tam ludzie w potrzebie i istnieją i teraz jest wojna walecza cały czas, tak? Bo możemy stu rodzinom syryjskim, to naprawdę z tego nie tworzą się getta migrantów i ale, zagrożenia, ale, z tego też żadnego nie ma. Ja mam takie pytanie, ale przepraszam, co ma wspólnego pomoc Syryjczykom ze sprowadzaniem z obozu na choroba. Na przykład. W Warszawie jest choroba na zebranie, proszę Państwa. To nic na to nie poradzi. Wszyscy żebrzą. Tylko jeśli uciekają, to na przykład do Libanu. I tam Polska rzeczywiście wysyła pomoc. I to jedno z większych i skuteczniejszych w porównaniu z innymi. To są jakieś tam żarty, ale... To wspominał Pan o niesłuchaniu biskupów, akurat biskup Aleppo mówi... 50 milionów dolarów tam wysłaliśmy. Nie, wysłaliśmy więcej w ciągu jednego roku. Ale ja jeszcze chciałem zapytać w takim razie o kwestię wizyty premiera Morawieckiego w Libanie, czyli po prostu pomoc na miejscu, więc to jest jakaś inwestycja ale na polskiego rządu. Ale to jedno drugiego nie wyklucza. Znaczy to jedno drugiego nie wyklucza. Pomagać trzeba zdecydowanie na miejscu, bo szkoda też tych ludzi, żeby musieli no to jak się to ma w takim razie do przyjmowania uchodźców? Ale a tym bardziej jeszcze chciałbym wrócić do samego spotkania z Morawieckiego, z kanclerz Niemiec, którzy zgodzili się, że ta polityka relokacyjna no nie działa. Ja wiem, tylko na przykład zwracał się i Kościół, i rozmaite organizacje charytatywne o to, żeby uruchomić korytarz humanitarny. Ale czym innym jest korytarz humanitarny, ale czym innym jest polityka relokacyjna? Tak, tylko gdybyśmy my uruchomili korytarz humanitarny, byśmy przywozili tutaj ludzi na leczenie, byśmy tę opiekę, o której mówiła pani minister Kempa, a wcześniej pani premier Szydło, faktycznie realizowali, a nie byłyby to okruszki. To nie, wtedy przepraszam, ale pomoc polska trafiająca na przykład do obozów w Libanie to nie są okruszki. No to są okruszki. I nie obrażajmy osób, Polską, które się w te pomoc angażują. No nie, korytarze humanitarne to oczywiście fajnie brzmi, tylko że praktyka jest taka, że ściąganie chorego człowieka z Syrii, wyciągnięcie go stamtąd i przetransportowanie go do Europy jest bez sensu, jeżeli można... dużo prościej jest pomóc człowiekowi tam na miejscu, bo... Obrazowo mówiąc, jeżeli ściągniemy jednego tutaj do Polski, to pomóc można temu jednemu. A jeżeli na przykład ktoś z Polski zaangażuje się w pomoc tam, to może pomagać, już nie mówię, że dużo taniej, ale dużo skuteczniej wielu osobom, a nie tylko tej jednej, którą sprowadzono. Więc tak, znaczy, jeśli mówimy o tym, jak będzie wyglądać ta polityka, to ja powtarzam, mogę się założyć o dowolną sumę, że ta polityka się nie zmieni. I tutaj nie zmieniły się okoliczności. Zostawmy w takim razie politykę, jeżeli chodzi o uchodźców, więc chciałem przejść do polityki historycznej, bo tutaj pojawiły się takie głosy i Angela Merkel ponownie jeszcze raz powiedziała, że Niemcy jednoznacznie opowiadają się za tym, że to była wina Niemiec za Holokaust. To nasza odpowiedzialność historyczna za to, co się stało.
Jaki to ma sens i jaki to jest gest polityczny ze strony Niemiec, bo to już mówił wcześniej Gabriel Zygmar, powiedziała to Angela Merkel, dzisiaj znowu to pada Jakub Jałowiczor. No to jest może niewystarczający w całym tym napięciu, jakie jest w tej chwili między Polską a Izraelem, ale jest to dosyć, jest to cenny dla nas gest. To, że Niemcy przypominają, że to oni rozpętali wojnę, że to oni odpowiadają za Holokaust, dlatego że świadomość, jaką przekazują, jaką bardzo często mają, dostają te osoby, które z Izraela przyjeżdżają do Polski, na przykład na Marsz Żywych, jest zupełnie inna. Jeśli spojrzymy choćby na oświadczenie dzisiejsze czy wczorajsze Instytutu Yad Vashem, który komentując polską ustawę no pośrednio, ale bardzo wyraźnie przypisał Polsce i Polakom, polskiemu narodowi odpowiedzialność za zbrodnie, jakie popełniano na Żydach, kiedy Instytut mówił, że nie można mówić, że Polacy in gremio ratowali Żydów, że to jest fałszywy obraz, no to takie słowa jak te, które wypowiedziała Angela Merkel, czy wcześniej Zygmar Gabriel, to jest poważne wsparcie. Aczkolwiek jest to tylko wsparcie, tutaj Polska musi o swoje zadbać sama i o to, żeby były przypominane fakty historyczne, żeby ta fałszywa i bardzo dla nas szkodliwa narracja, która niestety od wielu lat jest głoszona, żeby była jakoś niwelowana. I ostatnie 30 sekund, Jarosław Włodarczyk. Myślę, że to prawda, że Polacy Żydów nie ratowali in gremio. Natomiast to, co powiedziała pani Angela Merkel, dowodzi tego, że naród niemiecki i państwo niemieckie przepracowało swoją winę, potrafi się do tej winy przyznać i to, że wywołali wojnę, nie budzi żadnych wątpliwości, że obozy były niemieckie, nie budzi żadnych wątpliwości. A przed nami jeszcze wielka praca społeczna, żebyśmy też potrafili pięknie mówić o sprawiedliwych i poradzili się z historią, kiedy nie byliśmy sprawiedliwi. I stawiam tutaj trzy kropki, wracamy zaraz po serwisie informacyjnym. No, będzie tysiąc reklam będzie. 24, minęła 17:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński spotkał się w Warszawie z wicepremierem Ukrainy Pawłem Rozenką. Tematem rozmów, w których uczestniczyli także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych obu krajów, była przede wszystkim polityka historyczna i dialog międzypaństwowy. Wicepremier Ukrainy mówił po spotkaniu, że Ukraińców i Polaków o wiele więcej łączy niż dzieli i że jest optymistycznie nastawiony do dalszych rozmów. Dodał, że w trakcie rozmów nie można było pominąć sprawy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. My donesli bezumowno swoje. Wyraziliśmy zaniepokojenie i zakłopotanie tą sytuacją. Pozytywnie oceniamy wysiłki strony polskiej na rzecz jej wyjaśnienia. Wiemy, że prezydent Polski skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in. odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Wicepremier Pawło Rozenko mówił, że ukraiński prezydent, rząd i parlament zachowały zimną krew po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN. Dodał, że nie podjęto symetrycznych kroków, które prowadziłyby do zaostrzenia sytuacji. Rozenko przyznał, że retoryka jest ostra, ale dodał, że wierzy w zdrowy rozsądek. Zdaniem ukraińskiego wicepremiera trzeba przygotować zmiany w tekście nowelizacji. Pawło Rozenko zapewnił, że ukraińscy eksperci są gotowi do współpracy w tej sprawie. Dziś weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z solariów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W punktach, które oferują tego rodzaju usługi, będą się musiały pojawić specjalne ostrzeżenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomina, że promieniowanie UV jest niebezpieczne dla zdrowia młodych ludzi. Chcemy chronić dzieci przed powikłaniami skórnymi, które niestety się po tych solariach zdarzają. Młodzi ludzie niekoniecznie muszą w ten sposób poprawiać swoją urodę i piękno, ryzykując zdrowiem. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, zaapelował do rodziców, by tłumaczyli dzieciom, dlaczego nie powinny korzystać z solariów. Bo to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, dla skóry. Wyniki naukowe jednoznacznie wskazują i pokazują, że opalanie solariów może prowadzić do różnego rodzaju powikłań, w tym w szczególności niestety do bardzo groźnych postaci raka, w tym czerniaka. Chciałem tu zaapelować i do rodziców, ale również do właścicieli solariów, żeby dzieci nie były puszczane, żeby nie opalały się w solariach. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie bezwzględnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci. O taki zapis od dawna apelowali zarówno lekarze, jak i organizacje pacjentów skupiające osoby chore na raka. Wyjątek od ustawy stanowi tylko korzystanie z urządzeń UV do celów leczniczych. Taką poprawkę do prezydenckiego projektu ustawy wprowadzili posłowie w trakcie prac parlamentarnych. Ustawa wprowadza też całkowity zakaz promocji i reklamy solariów.
Narada unijnych ministrów na temat przepisów dotyczących dzieci trafiających do rodzin zastępczych za granicą zostanie przełożona i nie odbędzie się, jak początkowo planowano, w marcu, powiedzieli Polskiemu Radiu unijni dyplomaci. Te sprawy od wielu miesięcy podnoszą władze w Warszawie. Przekonują, że przy przekazywaniu dziecka należy uwzględniać tożsamość językową i kulturową. Unijni dyplomaci mówią, że na razie trwają dyskusje techniczne dotyczące zmian w przepisach i nie są one tak zaawansowane, by możliwa była dyskusja na szczeblu ministerialnym już w marcu. A w kwestii uregulowania sytuacji dzieci trafiających do rodzin zastępczych za granicą napisała wczoraj do Komisji Europejskiej i Bułgarii kierującej pracami Unii europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Podkreślała, że w krajach członkowskich dochodzi do wielu naruszeń praw dzieci, bo trafiają one do rodzin obcokrajowców o innej kulturze i wyznaniu. Podobnie mówiła także w niedawnej rozmowie z Polskim Radiem. Nie może być zgody na to, żeby fundować dzieciom traumę, szok, a więc tożsamość językowa, kulturowa, religijna przy przekazywaniu dzieci powinna być zachowana. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zaproponowały poprawkę do unijnych przepisów w tej sprawie. Tak, według unijnych dyplomatów gotowe są ją poprzeć państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast wątpliwości zgłaszają m.in. Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O to chodzi, radio obrotowe. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20, indeks największych spółek, stracił prawie 0,7%. A jak mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego, tydzień można podzielić na dwie części. Pierwsze trzy dni tu mamy dość ładne odreagowanie po ubiegłotygodniowych spadkach. Natomiast ta sesja dzisiejsza i wczorajsza troszeczkę rozczarowujące, bo nasz polski rynek po dobrych otwarciach niestety już stracił na wartości dobrych, w postaci czy giełdy amerykańskiej, więc taki obraz całego tygodnia dosyć mieszany, chociaż wypada powiedzieć, że cały tydzień należy zaliczyć do udanych, dlatego że wszystkie indeksy na GPW zakończyły tydzień zyskiem. Najmocniejszy indeks spółek małych zyskał zdecydowanie ponad 2%. Najsłabsza w tym tygodniu okazały się spółki FIGO20 zyskujące około 1%. Z grona największych spółek w górę poszły dziś kursy akcji 10 i 10 poszybowały w dół. Najmocniej akcje Banku Zachodniego WBK, które straciły około 4%. To jest pokłosie informacji, że Deutsche Bank sprzedał część akcji tego banku po cenie 380 zł. Ta cena dzisiejsza na zamknięcie jest niewiele wyższa od właśnie tej ceny sprzedaży, więc większość tego spadku, który po takiej informacji powinien się pojawić, no został już zrealizowany. Najwięcej zyskały akcje JSW 2,5%. Obroty na sesji wyniosły 727 milionów złotych. W Azji sporo giełd dzisiaj świętowało chiński Nowy Rok i było nieczynnych. W Tokio Nikkei zyskał ponad procent, a na giełdach europejskich mieliśmy najlepszy tydzień od 2016 roku. Dolar kosztuje 3,34 zł, euro 4,15, frank szwajcarski 3,61 zł, a więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Debata dnia. 17.36. Przypominam, w studiu Jakub Jałowiczor, gość niedzielny, i Jarosław Włodarczyk, prezes Press Club Polska. Rozmawialiśmy pod sam koniec pierwszej części naszej debaty na temat polityki historycznej i a propos spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Angelą Merkel. I moje pytanie brzmi, nie została najprawdopodobniej, być może zakulisowo, poruszona sprawa reparacji. Dlaczego ten temat zawisł? Dlaczego na razie o nim nie jest mówione, Jakub Jałowiczor? Rzeczywiście, tego tematu nie było, przynajmniej oficjalnie, i to się rzuciło w oczy. Można tutaj snuć domysły, czy ma to jakiś związek z tym, że Niemcy publicznie mówią o swojej winie na przykład, ale to jest jedno z luźnych przypuszczeń. Inne jest takie, że polski rząd trochę tutaj po prostu spasował, ale też wtedy pytanie, czy robi to, żeby lepiej się przygotować, dlatego że jeszcze oficjalnie nie mamy nawet pełnego raportu tego, nad którym pracuje Mateusz Mularczyk. Nie jest to wszystko jeszcze
dokładnie podliczone i trochę to będzie wymagało czasu i pracy. Czy może rzeczywiście tutaj mamy jakieś wycofanie ze strony Polski? Trudno to, prawdę mówiąc, oceniać, ale faktycznie rzuca się w oczy pewna zmiana tonu. Jarosław Włodarczyk. Jeśli chodzi o reparacje, to już namieszała. Ostatnia w Berlinie pokazała, że tego tematu nie ma. To jest temat na rynek wewnętrzny w Polsce. W Niemczech minister to spotykają się ze swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Niemiec, powiedział, że to jest kwestia, tak jakby komunikat brzmiał, że to jest kwestia bardziej dla naukowców, dla historyków i ogólnie trzeba to oddać ekspertom i na razie rządy się tym nie mają zamiaru zajmować. To jest bardzo trudny temat. Ja nie przesądzam, bo ja nie jestem prawnikiem ani ekspertem od reparacji, natomiast słucham tego, co mówią politycy. Rząd polski wycofał się z tej propozycji w Niemczech, znaczy na terenie Niemiec nie podnosi tego tematu, a w Polsce jest to... Ale czy to, że nie podnosi, oznacza to, że się wycofał? No, minister Caputowicz powiedział wyraźnie, że to jest i minister spraw zagranicznych Niemiec, że to jest temat bardziej dla ekspertów i naukowców, którzy rządy tym się zajmować nie będą. Przepraszam, bo zaraz potem usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego, że jego nominacja to był taki eksperyment, czy coś na próbę, więc to nie jest tak, że to było ostatecznie. Jarosław Kaczyński bardzo mocno podnosił to w niektórych przemówieniach, które mieliśmy. Dziecię wszyscy spadać. Jak ja powiem, coś miestnego. Syrii wynosiła 46,2 miliona złotych w ubiegłym roku. Dla Libanu 11 milionów złotych. Ale to jest pomoc państwowa, czy NGOsów? Całołącznie. NGOsy dostają pieniądze z państwowej, z polskiej pomocy. Nie, pomoc kościoła w potrzebie organizuje zbiórki, niezależnie od tego. Ale mówimy o tym, co pani minister wróciliśmy, Kępa. Wróciliśmy do danych. Słowo, jeszcze ostatnie zdanie, ale już chcielibyśmy przejść dalej. Też. Nie mieliśmy nikogo to może być Togo, ostatnie zdanie. Uchodźców, tylko Syrii, z Erytrei i ewentualnie z Iraku, czyli krajów, gdzie rzeczywiście jest i to może być ostatnie zdanie. Są w obozach, w przytłaczającej większości nie pochodzą z Bliskiego Wschodu. Ale to są rzeczy przyjmować ludzi z Bliskiego Wschodu. I nie dało się zweryfikować ich tożsamość. No mają pan... Nie, mieli po kilka paszportów na przykład. Ale to nie paszporty, to dajcie spokój. Rzeczywiście, że dajcie spokój. Ktoś podaje inne nazwisko niż ma, jeżeli podaje dwa, no to przynajmniej jedno jest fałszywe. Dajcie spokój. Stop, muszę tu postawić stop. Na papierze wszystko pięknie brzmi, że tylko potrzebujących będziemy przyjmować i tak miało to wszystko brzmieć i tak miało wszystko wyglądać także w polityce relokacyjnej. To przestawiam jeszcze jeden fakt. Polityka. Europy właśnie jako uchodźcy. Że to już muszę postawić tutaj radykalnie kropkę. Przechodzimy do następnego tematu, czyli Mateusza Morawieckiego w Niemczech, czyli już jutro wyrusza do Monachium. Tam odbędzie się konferencja bezpieczeństwa 500 polityków i ekspertów. No, będzie zastanawiać się nad zapewnieniem światu bezpieczeństwa zagrożonego licznymi konfliktami, wyścigiem zbrojnym, odmową podporządkowania się prawu międzynarodowemu, ale jest jeden ciekawy wątek, który będzie także poruszany, czyli Ameryka wzywa Niemcy między innymi do zwiększenia wydatków na armię, a tutaj Polska jest stawiana jako pewnego rodzaju prymus, który wywiązuje się z zobowiązań. Jak to będzie wpływać na relacje niemiecko-amerykańskie? Jak panowie oceniacie? Jak upiął wieczór? No, przede wszystkim to pokazuje, że NATO pozostaje takim sojuszem, w którym zdecydowanie wiodącą rolę mają Stany Zjednoczone. Państwa europejskie mają spore siły na papierze, natomiast ta słynna sprawa Karakali, które nie latały we Francji. Na papierze to mają spore siły komuniści. Tak, góry lodowej, po sytuacji, kiedy w armii europejskiej, francuskiej, mają na papierze wielkie siły komuniści mają na papierze. Dlatego, że to jest wam nie wierzę. Nie jest rzadkością, tak jak sytuacja, kiedy pani minister poprzedniego jeszcze niemieckiego rządu zaraz po objęciu urzędu zaczęła się zajmować między innymi kwestią tego, że żołnierze zbyt rzadko spotykają się ze swoimi rodzinami, co jest sprawą nie przeczę istotną, ale akurat no nie, ale to, jeśli chodzi o funkcjonowanie armii, jest kwestią kluczową. To wszystko pokazuje, że NATO kolokwialnie mówiąc wisi na Stanach Zjednoczonych w dużej mierze. I to po
pokazuje też, że pomysły tworzenia jakiejś europejskiej armii to jest kompletna fikcja. To znaczy można rzeczywiście zacząć próbować coś takiego robić, ale byłoby to pewnie kosztem NATO, skoro państwa natowskie nie są w stanie wywiązać się, czy nie ma w nich woli, żeby wywiązać się nawet z tych zobowiązań, które mają. No i pytanie... Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Die Welt mówił, że wcale nie wycofaliśmy się z tego pomysłu europejskiej armii. No i to myślę, że akurat należałoby się wycofać. To znaczy nie za bardzo widzę taką armię jako skuteczną siłę bojową. Pokazuje to też nawet reakcja na samą wojnę na Ukrainie. To jak reagowały Stany Zjednoczone i tak dosyć wolno, rządzone jeszcze wtedy na samym początku nie przez Trumpa, który jest zdecydowanie bardziej bojowy niż Obama, a jak reagowała Europa, która wydawała kolejne oświadczenia. To wszystko pokazuje, że niespecjalnie niestety, jeżeli by przyszło do konkretnego zagrożenia, możemy na europejskich partnerów liczyć. Potrzebujemy tych sojuszy, musimy dbać o dobre relacje, poszczególne sprawy można załatwiać, jakieś wspólne szkolenia, wspólne manewry i tak dalej, ale też nie możemy naiwnie liczyć na to, że to jest duże wsparcie w razie konfliktu. Ale to jeszcze dopytam tylko jedną kwestię, bo to jest w takim razie tak, że powinniśmy jednak wisieć cały czas na tym sojuszu i na tej podstawie amerykańskiej, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czy może nie twórzmy europejskiej armii, ale jednak każdy kraj powinien się zbroić? No jedno drugiego nie wyklucza. Polska oczywiście nie może liczyć na to, że w razie konfliktu przylecą do nas amerykańskie raptory, ni stąd, ni zowąd. I musimy być w stanie sami się obronić. Natomiast jeśli chodzi o sojusze, no to konkretny jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To ma praktyczne znaczenie. Jarosław Wodarczyk. Stany Zjednoczone to niewątpliwe, że są liderem NATO, bo wydają 60 razy więcej niż Polska na zbrojenia w kwotach. Więc no trudno, żeby wszystko, co wydaje Unia Europejska, to wszystkie kraje Unii Europejskiej, wszystkie pozostałe kraje natowskie wydają na zbrojenia mniej niż Stany Zjednoczone. To prawda. W związku z tym no, są naturalnym liderem. Też się zgadzam z tym, możemy liczyć na sojusze, ale też musimy sami się modernizować. Polska... O tym także mówił Mateusz Morawiecki. Tak, to jest absolutna... Że jeżeli chcemy mieć pokój, przywołał słowa, że jeżeli chcemy mieć pokój, to powinniśmy się zbroić. Ty, jak mówi stare chińskie porzekadło, chcesz pokoju, to się szykuj na wojnę. Tak, przepraszam, dokładnie tak. Natomiast ważne jest to, że Polska... My mamy taki trochę nieszczęście, że z jednej strony wysiłkiem społecznym deklarujemy wydanie 2% na armię, po czym ich nie wydajemy, bo przeciągają się przetargi, te zamówienia i te pieniądze wracają do budżetu, więc my w budżecie mamy odłożone ponad 2% na uzbrojenie, ale znaczy na wojsko całe, ale nie wydaje, bo to tam na nowe zakupy tego jest znacznie mniej niż na utrzymanie armii. Natomiast nie wydajemy tych pieniędzy, chociaż można by, jeżeli nawet kontrakty nie są realizowane wojskowe, to można by na przykład zrobić bardzo dużo inwestycji w infrastrukturę, bo też tam są gigantyczne potrzeby remontowe i tak dalej. Więc natomiast co do jeszcze Stany Zjednoczone i Niemcy, no to jest tak, że Polska rzeczywiście teraz jest takim prymusem, bo te 2% jest w budżecie zafiksowane na armię. I Francja. Francja rzeczywiście jest krajem, który zawsze pilnuje tego, żeby armia była odpowiednio dofinansowana. Natomiast Niemcy tego nie wypełniają i ja rozumiem też, to jest kwestia polityki wewnętrznej Donalda Trumpa, który mediom bardzo często mówi to, że jak chcecie, żebyśmy was bronili, to wy też do tego klubu wkładajcie proporcjonalnie do swoich możliwości, a nie, że my mamy jako Amerykanie utrzymywać system bezpieczeństwa natowski czy światowy. Ale jeszcze chciałem tylko wrócić a propos tych wydatków, bo Antoni Macierewicz raz na koniec 2016 i Bartosz Kownacki na koniec 2017 powiedzieli, że wykonali całkowicie budżet, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydaje mi się, że przetargowe, wszystkie przetargi nie zostały wykonane. To chyba, że na co innego to jest słowo kontra słowo w takim razie. Nie, ja nie wiem. Wydaje mi się, że nie, dlatego że pamiętam, że przetargi się potem były przekładane na kolejne lata. Więc albo to jest inżynieria księgowa, że te pieniądze będą wydane rok później, co nie zmienia faktu, że wtedy są wydane. To znaczy, że są wydane. Tak.
Natomiast ja mówię tylko też o tym, że te procedury u nas, ja nie stawiam tutaj zarzutu nawet ministrom, bo tutaj trzeba przyznać obiektywnie, że minister Macierewicz, który nie jest moim ulubieńcem, ale fakt jest faktem, że walczył o te pieniądze na Radzie Ministrów i on wywalczał te pieniądze. I to trzeba mu oddać, że skutecznie zapewniał finansowanie polskiej armii. Kłopot jest taki, że potem te pieniądze nie, ze względu, myślę, że na rozmaite czynniki, nie były o czasie wydawane. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, bo już sprawa cyberbezpieczeństwa na pewno będzie podnoszona w czasie tej konferencji, ale już trochę wyeksploatowaliśmy ten temat. Wracamy do trochę naszego podwórka, bo Rafał Ziemkiewicz, publicysta i dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, no, wycofuje swój udział, bo miał mieć kilka spotkań w Wielkiej Brytanii, a to ze względu na to, że posłanka Partii Pracy Rupa Hack zaapelowała do brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych, aby zabronić publicyście przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Organizatorzy zostali wezwani przez policję. Policja powiedziała, że no, sprawdziliśmy, kim jest Rafał Ziemkiewicz. Nie mamy co do wątpliwości, ale skoro może to wywołać kontrowersje, to zakazujemy takiego spotkania. Zostanie im cofnięta licencja. Tak relacjonuje to Rafał Ziemkiewicz i organizatorzy tych spotkań. Chciałem zapytać, w jakim punkcie jesteśmy, jeżeli chodzi o debatę europejską na różne, jakiekolwiek tematy, jeżeli publicysta, lubiany czy nielubiany, zostaje, musi odwołać wszystkie spotkania ze względu na to, że no, organizatorzy mają takie mocne przeszkody. Jak wygląda w tym momencie debata, Jakub Jałowiczor? No to jest niestety przechył ideologiczny. To chyba nie dotyczy debaty publicznej w ogóle, chociaż oczywiście obie strony starają się, obie strony najoględniej rzecz ujmując, tak, no, wielkiego sporu ideologicznego. Nie zawsze się do tego przyznają, ale chętnie by przeciwnikom pewnie usta zamknęły. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, z jaką miewaliśmy do czynienia. Miewaliśmy sytuację, kiedy sale wynajmowane na uniwersytetach podczas spotkań dotyczących aborcji czy homoseksualizmu były, kiedy wymawiano wynajem sali w dniu spotkania, na przykład, kiedy przyjeżdżał dr Cameron ze Stanów, mówiący o homoseksualizmie, kiedy były przemówienia działaczy pro-life ze Stanów Zjednoczonych. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich miesięcy tylko. I to jest jakby jedna sprawa i to jest oczywista patologia, ale drugą ciekawostką jest jednak sama pani, która doprowadziła do tego, że te spotkania ostatecznie zostały odwołane, dlatego że mówimy tutaj o... że zarzuca Rafałowi Ziemkiewiczowi rasizm i faszyzm, takimi klasycznymi. Tak, zarzuty są klasyczne, ale to też nie jest osoba, która walczy z rasizmem, tylko to jest osoba, która na przykład, delikatnie mówiąc, no nie patuje filosemityzmem jakoś skrajnie. Swego czasu była zwolenniczką tego, żeby Wielka Brytania przepraszała za powstanie państwa Izrael. Potem się odcinała od tej wypowiedzi i jakoś tam próbowała się dystansować od tego, co powiedziała. Ale to jest osoba, która... To pokazuje w pewnym sensie, jak, no wracamy tu znowu do tematu migracji, w jaki sposób problemy Bliskiego Wschodu, tak to trzeba powiedzieć, zagościły na naszym europejskim podwórku. Tutaj mamy kobietę urodzoną w Wielkiej Brytanii, ale pochodzącą z pakistańskiej rodziny, ewidentnie nienawidzącą Izraela i taką, która tę swoją nienawiść przenosi na politykę europejską, gdzie jakby jedno do drugiego te emocje, które są na Bliskim Wschodzie do polityki europejskiej, mają się średnio. Ale jednak to zostaje przetransportowane. Widzimy to samo niestety też we Francji, skąd kilka tysięcy osób żydowskiego pochodzenia wyjeżdża co roku, więc chyba z takimi rzeczami będziemy mieli coraz częściej do czynienia. Jeszcze tylko przypomnę na marginesie, że Rafał Ziemkiewicz będzie oczekiwał przeprosin i to na gruncie prawnym wymusić przeprosiny ze strony brytyjskiej deputowanej. No ale oddaję głos Jarosławowi Włodarczykowi. Będę chwila wstępu i potem podsumowanie, bo to nie jest taki prosty temat. Jedna rzecz, oczywiście nie wiem dokładnie, czy Rafał Ziemkiewicz wszystko dobrze zrozumiał i czy tam rzeczywiście ci ludzie z pubów, którzy mieli organizować te spotkania, czy oni rzeczywiście zostali zastraszeni przez policję, bo może frekwencji nie było i zostało to odwołane i zrobiona jest awantura. Ale jeżeli by tak było, że home office polecił policji zakazywać organizacji takich spotkań,
tłumacząc to, jak rozumiem, temu, bo rzeczywiście jest tak, że Rafał Ziemkiewicz w swojej publicystyce twierdzi w zasadzie, że każdy muzułmanin to terrorysta. I to nie od wczoraj, tylko od, nie wiem, 15 lat. W związku z czym ja rozumiem, że na gruncie brytyjskim to jest niedopuszczalne, bo nawet ta pani parlamentarzysta może się poczuć moje tym dotknięta. Pytanie, ale moje pytanie brzmi, ale moje pytanie brzmi, czy wolność słowa polega na tym, że my już zawczasu, bo ktoś może wywołać kontrowersję, nie jest faszystą, nie jest islamofobem. Jak pan to dokończyć, to powiem. Czy możemy zapobiec i zakazać, żeby nie wzbudził kontrowersji? Już to mówię. Jest wolność słowa. Już mówię. Mówi Rafał Ziemkiewicz, Brytyjczycy mówią, że może to naruszać bezpieczeństwo, bo w Wielkiej Brytanii jest szalenie wrażliwą i ważną kwestią koegzystencja różnych ludzi, ras, religii, nie wiem, orientacji seksualnych. Oni chcą budować społeczeństwo takie, które będzie wewnętrznie się nie walczyło ze sobą, tylko współpracowało. Ale z drugiej strony to jest ewidentne naruszenie wolności słowa. I tak jak mówił Voltaire, że mogę się z tobą nie zgadzać, ale będę walczył do upadłego, żebyś miał prawo wyrażenia swojej opinii. Ja rozumiem, że ta opinia dla wielu osób może być krzywdząca, może nawet ocierać się o mowę nienawiści do konkretnych osób, ale to prawo do mówienia i ta prewencyjne działania w moim przekonaniu są trochę za daleko idące. Trochę czy bardzo? No, trochę, dlatego że jest model amerykański, gdzie pierwsza poprawka do konstytucji mówi, że w zasadzie wszystko można robić. I tam to jest taka pełna wolność. Natomiast pamiętajmy, że wolność taka nieograniczona, ona mówię jest o dziedzinie wolności słowa, tylko zawsze mówię. Tak, ta wolność słowa no jednak jest ograniczana, jeżeli narusza inne, ważniejsze wolności, prawda? Te, które są ponad wolnością słowa, na przykład wolność do życia. Pytanie, czy Rafał Ziemkiewicz i jego twórczość narusza taką wolność słowa, to już zostawiam naszym słuchaczom. Stawiam tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny, Jarosław Władaczek, prezes Press Club Polska. Bardzo dziękuję. To była debata w Polskim Radiu 24. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowie się przypadkiem to historie, które krzyżują się i łączą, sprawiając, że życie każdego z bohaterów się zmieni. Przed jakimi wyborami staną? Czy wykorzystają nowe szanse? O tym m.in. porozmawiam z autorką książki Spotkamy się przypadkiem, Małgorzatą Garkowską, która będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę o 14.15. Zapraszam. Autopromocja. Przypadkiem. Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał o reparacjach z prezydentem Niemiec. Zgodzili się dzisiaj, że ta dyskusja powinna toczyć się w obecnym tempie, że ona toczy się we właściwych ramach. Znamy już 16 sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Łącznie do marszałka Sejmu wpłynęło 18 kandydatur, ale co do dwóch z nich są pewne wątpliwości. W tych informacjach również Rafał Fronie o swoim wypadku w Himalajach. By chciał, że to ja obrywałem najmocniej. To jest pewna anomalia. Normalnie zimą w Karakorum nie ma lawin. Maja Borkowska, zapraszam. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydenci Polski i Niemiec zgodzili się, iż dyskusja dotycząca reparacji wojennych toczy się we właściwym tempie. Prezydent Andrzej Duda jest w Wilnie, gdzie z udziałem europejskich przywódców rozpoczęły się obchody stulecia odtworzenia państwowości litewskiej. Krzysztof Szczerski powiedział, że obaj prezydenci nie chcą na obecnym etapie ingerować w dyskusję dotyczącą reparacji. Zgodzili się dzisiaj, że ta dyskusja powinna toczyć się w obecnym tempie, że ona toczy się we właściwych ramach. Te ramy, które dzisiaj są, ramy parlamentarne, to
tempo, ten sposób rozwijania się tej dyskusji jest właściwy, tu nie aż do niczego w tę pracę ingerować z poziomu prezydentów, więc prezydenci tutaj po prostu obserwują tą dyskusję, która toczy się dzisiaj, te prace, które się dzisiaj w tej sprawie odbywają. Krzysztof Szczerski dodał, że Frank-Walter Steinmeier przyjął zaproszenie do Polski i będzie obecny na obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Andrzej Duda spotkał się także z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Znamy 16 sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trwa proces sprawdzania pozostałych. Kim są osoby, których nazwiska do tej pory upublicznił Sejm? Wśród już zweryfikowanych kandydatów znajdują się reprezentanci sądów wszystkich szczebli. Najwięcej, bo aż 11, jest przedstawicieli sądów rejonowych. 4 kandydatów to sędziowie sądów okręgowych. Są to Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie, Robert Pelewicz z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Rafał Pucharski z Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Jedynym reprezentantem sądów wojewódzkich jest Teresa Kurcjusz-Furmanik z wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Łącznie do marszałka Sejmu wpłynęło 18 kandydatur, ale co do 2 z nich są pewne wątpliwości, dlatego że jeden z nich jest w stanie spoczynku, a drugiemu wycofano poparcie. Sędziów do KRS wybierze Sejm większością 3/5 głosów. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Nie da się przeprowadzić reformy szkolnictwa zawodowego bez udziału pracodawców, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek. O problemie kształcenia zawodowego debatowała dziś Rada Dialogu Społecznego. Jak podkreśla wiceminister Machałek, pracodawcy muszą włączyć się w kształcenie przyszłych pracowników. Jeśli to kształcenie zawodowe będzie dostosowane do rynku pracy, czyli trafnie zdiagnozowane potrzebne zawody, przewidziane zawody przyszłości i samorządy będą w tych zawodach kształcić wspólnie z pracodawcami, to jesteśmy w stanie stworzyć wtedy dobrą, skuteczną szkołę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska podkreśla, że szkolnictwo zawodowe wciąż boryka się z wieloma problemami. Ciągle zauważamy, że wśród osób z wykształceniem zawodowym to bezrobocie jest wyższe. Też dostrzegamy ten problem, brak takiego pełnego szacunku w stosunku do tego rodzaju wykształcenia. Według danych resortu edukacji blisko 40% absolwentów szkół zawodowych ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. Rafał Fronia, członek narodowej wyprawy na K2, musiał wrócić do Polski. Himalajsta miał wypadek podczas podchodzenia do obozu C1. Szkoda, że jestem tutaj, a nie z chłopakami w górach. Zdecydował los, mówił Fronia w Radiu Wrocław. My wszyscy byliśmy tym zaskoczeni, tym co się działo w ścianie, czyli latającymi kamieniami, lawinami. Chciał, że to ja oberwałem najmocniej. To jest pewna anomalia. Normalnie zimą w Karakorum nie ma lawin. A jak Rafał Fronia ocenia szanse polskiej narodowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą szczyt w Himalajach? Jeśli będą ludzie zaaklimatyzowani i będzie okno pogodowe, to szansa jest stuprocentowa. Natomiast jeśli zabraknie jakiegokolwiek czynnika, czyli nie będzie okna pogodowego, my nie wiemy, co się wydarzy, no to szanse są zerowe. Tak naprawdę jest to dobry zespół, dobrzy ludzie, umiejący się wspinać i oni na tą górę wejdą, tylko pod jakimś warunkiem. Z powodu złych warunków atmosferycznych wyprawa pozostałych alpinistów na K2 została wstrzymana. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami słabo popada śnieg, początkowo także marznąca mrzawka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, głównie na wybrzeżu i Pomorzu oraz w centrum, słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach południowo-wschodnich oraz na zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od minus 6 stopni na południu do 0 na przeważającym obszarze i 2 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Mateusz Maranowski, 5 minut po godzinie 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. W Monachium rozpoczęła się 3-dniowa konferencja bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział ponad 500 polityków i ekspertów, w tym 20 szefów państw oraz 80 ministrów obrony i spraw zagranicznych. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Przy naszym telefonie Andrzej Talaga, ekspert do spraw Niemiec Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi, jakie znaczenie ma ta konferencja i co my powinniśmy wywalczyć w tych negocjacjach, debatach, panelach dyskusyjnych? To są raczej panele dyskusyjne i debaty niż
już negocjacje, bo konferencja monachijska nie jest żadnym formalnym forum, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i pamiętać, także nic tam się nie wywalczy, może co najwyżej wywalczyć w słowa cudzysłów, tak. Rozumiem w pełni. Zaprezentować swoje stanowisko, no wywalczyć możemy nasze jak najtwardsze stanowisko, jeśli chodzi o obronę wschodniej flanki NATO, a także w zakresie Ukrainy, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest nadal nie do zaakceptowania i nie może być mowy o żadnym zdjęciu sankcji, a wręcz przeciwnie, NATO, jak i państwa cywilizowane, powinny Ukrainę wspierać niezależnie zupełnie od tego, co się dzieje wewnątrz tego kraju, ponieważ nie należy mieszać kryzysu wewnętrznego z tym zagrożeniem zewnętrznym. Więc to na pewno trzeba zaartykułować, dlatego że to interes bezpieczeństwa Polski fundamentalny. Jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa Zachodu jako takiego, to szczerze mówiąc NATO wystarczająco, przynajmniej na razie, zachowuje się, jeśli chodzi o konstruowanie i ochronę tego bezpieczeństwa. Więc w takim Monachium wiele nie uzyskamy. Natomiast w Monachium również możemy wysłuchać bardzo uważnie, co będzie miała do powiedzenia Rosja. Ponieważ dość często